Cześć wszystkim, znowu poziom 7, dalszy ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, schodzimy na poziom 4. Tak jest. No i od razu wita nas przyjazny troll. Natychmiast. Aż Funrock spróbować na niego zaszarżować. Dobra. Oczywiście. Tak, Anti oczywiście jest w postaci niedźwiedzia, tylko jak gra jak zwykle postanowiła to pominąć. Z boską wolą. Ofensywne dobicie. Dobra. O, tu jest jeszcze jakieś zejście. Zobaczmy tutaj jeszcze, bo może coś pominąłem na wyższym poziomie. Do usług. Nie chciałbym nic takiego. Natychmiast. Nie. Tutaj też byliśmy. Okej. Tak jest. Wychodzi na jedno. Dobrze. Że chyba czwarty poziom... Musimy zacząć w tym miejscu. Za radosny... Radosny skrzek czyjś w tle. Ale mu szarże? Natychmiast. Na nich nie zamierzam marnować czarów. Nie są tego warci. Jak sobie życzysz? Jest chyba za daleko. Z boską wolą. Ra, jeden mniej. Dobrze. Co już próba wstać? Dziad jeden. Dobra, czy jesteś w stanie go trafić? Chyba nie tak się strzela z kuszy. Raczej ma animację rzucania. Ale chyba najwidoczniej po prostu twórcy nie zrobili dla niego innej animacji ataku dystansowego. Dobra. A no cóż. Dobra. Nie żeby to dużo zmieniało. Ruszam. Cywne dobicie rannego. Ruszam. Ofensywne dobicie rannego. Tak jest. No i dobra. Nie wiem dlaczego oni... oni dostają mniej punktów doświadczenia. Bo jest... D&D generalnie ma coś tak jak skalowanie doświadczenia. Że im większy masz poziom, to zabijanie słabszych przeciwników daje ci mniej doświadczenia. Więc dlatego oni dostają trochę mniej. Możemy zobaczyć? Już. Już. Zablokowany. Już. Okej. Okay. Elmo. Dobra. Ciekawe ile tutaj ich będzie. Dobra, Ettin pierwszy. Wspominał o nim, że będą Ettiny. Tak jest. Tak jest. Ale w końcu jakiegoś widzimy. Oczywiście. Dobra, zdejmijmy tego trolla. A ten Ettin, mam nadzieję, że nie będzie w stanie nas zaatakować w tej turze. Był w stanie, ale spudłował.
Dobra, kwasowa strzała. Tak jest. Oczywiście. Dobra. Ruszam. Musimy podejść trochę bliżej. Kurczę, ten niedźwiedź brunatny również ma niezbyt duży zasięg ruchu. Już. Nie? Krok pięciostopowy, żeby nie sprowokować ataku. Dobra. Ładnie. Okej, to może być trochę zająć czasu. Dobrze. Ale wszystkie ciosy ładnie wchodzą. Oczywiście. Może nawet. Jak sobie życzysz. Potężny atak użyć? Nie jestem pewien. Ała, to boli. Dobra, czy chcemy to jeszcze jakoś pomagać? Czemu by nie? Magiczne pociski. Dobrze. Oczywiście. Nie żyje ten troll? Żyje. Dobrze. Dobrze. Dobra. Jak rozkażesz. Co wy tu macie? Świecidełka, dużo świecidełek. Dobra, na przyszłość może takiego jak Etina spotkamy, to jednak go oplączę. Bo jednak troszkę nam napruł krwi, zwłaszcza Elmowi. Kto była trucizna? Nie wiem, co robić z tymi truciznami nawet. Okej. Ty masz jeszcze trochę. Lavos. Leczenie lekkich ran na Elmo. Proszę. Dziękuję. Jak sobie życzysz. Dobra, czary podczas walki mogą być trochę nawet przydatniejsze niż miksturki. Na przykład nasz druid ma ograniczone. Już. On ma ograniczenie, że przez walki woli rzucać czary niż używać miksturek, to póki możemy, to używajmy miksturek. Tutaj widzę ewidentnie. Oczywiście. Okej. Mogę. O. Mogę od razu znaleźć sekret. Z boską wolą. Podejdźcie tu wszyscy. Natychmiast. Tyle? Natychmiast. Żadnej skrzyni, nic. Olbrzym, kolejny. Grrr, mówię przecież. Potrafisz mówić? Olbrzym, odejdź. Co jeżeli sobie nie pójdę? Odejdź proszę. Dziwny z ciebie olbrzym wzgórzowy. Odejdź. Okej. Już nie byli tacy mili. Dobra, mogę. Z boską wolą. Olbrzym.
Dobra, podejdź do niego, Elmo. On rok. Anti. Gdzie ty jesteś? Zostałeś tu. Nie, nie fajnie. Trochę ci to zajmie. Zostać się tutaj. Dobra. Co do ciebie, Lavos? Przerażenie? Dobrze. Chyba nie zadziałało z jakiegoś powodu. Już. Trzeba pomóc Elmo w najbliższym czasie. Trzeba go przyspieszyć. To da mu trochę KP. Dobrze. Dobra. No, ładnie. Oczywiście. Śmierć. To nie jest ostateczna śmierć. Dobrze. Musimy to zobaczyć. Dobra, co do ciebie, Lavos? Masz to chyba większy, głęboki jak sen. Sobie życzysz. Też na nich nie działa. Może, może olbrzymi są odporni na efekty. Pra, szał. Jak rozkażę, natychmiast. Nie. Tak jest. Poruszanie się, bieg. Dobrze. Okej, okay, Elmo jeszcze żyje, nawet się ustabilizował. Super. Jesteś anti, tam. Dobra, to trochę ci dobrze zajmie. Podrok! W końcu będziesz w stanie coś zaatakować. Oczywiście, oczywiście. Prawie coś nawet zabiłeś. Teraz tak, magiczne pociski. Dobrze. Mam nadzieję, że tego zabiję. Mam głęboką nadzieję, że tego zabiję. Już. Okej. Ruszam. Mam nadzieję, że wejdzie rozpłatanie. Bart, leczenie. Tak jest. Czy jesteś w stanie go wyleczyć za mało czasu? Podejdź tak tutaj. Natychmiast. Do usług. Ognia. Unrock, tutaj postaraj się. Jak sobie życzysz.
Ralavos, może chociaż jeden czar na niego wejdzie. Dobra, użyj magicznych pocisków ulepszonych. To ładnie pochodziło. On ma około 100 życia. Sol ma trochę szczęścia, że to przeżył. Dobra, na szczęście Elmo nie będziemy musieli wskrzeszać, ale reinkarnację mam już gotową na tą około okazję. Ruszam! Natychmiast! Ha! Fonrok już nie ma miejsca na złoto! Urządziliśmy złodzieja. Gdzie się podziało twoje złoto? Nie wiem, automatycznie ci na platynę to przekonwertowało w którymś momencie, którym nie założyliśmy? Tak jest! Dużo. Świeci dełek. Natychmiast! Tak jest! Czy więcej jest? Nie. Dobra. Ale nas to będzie kosztowało. Ruszam. Da się zrobić. Mam jeszcze jakieś fajniejsze miksturki. Mam trochę leczenia poważnych ran. To jeszcze może tak. Leczenia lekkich ran i będziemy ruszać powoli. Tak jest. Z grubsza jesteście. W formie. Dobra. 300 punktów doświadczenia. No. Nie są tacy super trudni przeciwnicy, ale duże obrażenia zadają. W sumie spoko. Dobra, 36 jest następny poziom. No, troszkę nam jeszcze brakuje. Dobra. Co tutaj mamy? Ruszam. Trolle. Oczywiście. Dobra, możemy spróbować ich opajęczynować. Jak sobie życzysz? Jak sobie życzysz? Przynajmniej tych dwóch. Super. Teraz skupmy się na tych dwóch. Anti, gdzie ty jesteś? Już tutaj? Dobrze. Już. Dobra, troszkę mnie to... Dobra. Troszkę mnie to zawodzi za każdym razem, jak używam tego przycisku, znaczy całą drużynę, ale po prostu... Co jakiś czas ktoś stwierdzi, że ma lepszy pomysł na życie. Ruszam. Rafunrok. Muszę tutaj pomóc. Oczywiście. Za chwilę w robocie sprzątającej. Natychmiast. Jakby to nazwać? W sprzątaniu. Jak sobie życzysz. Do usług. Dobra. Ty nic, ty też możesz pomóc. Dobra. Elmo, trochę poczekaj. Jesteś w stanie dobić?
Natychmiast! Pasywne dobicie ranek. Dobrze. Ruszam. Von Rock, ty też? Oczywiście. Tam? Tak jest. Jak sobie życzysz? Ci nieźle się trzymają. Poczekamy sobie. Ruszam. Dobrze. Znowu ci piosenka się skończyła. Bo po prostu, a zapominam cały czas o tym, jak używam leczenia w międzyczasie, to po prostu schodzi im. Już. Użyjmy w takim razie. Dobrze. Antiemu się nie dostanie. Oczywiście. Ty. Natychmiast. A wy szybko leczycie te obrażenia. Jak sobie życzysz. Idziesz tu powoli? Oczywiście. Dobra. Już. Dobra, ty w sumie możesz już zacząć się zająć ich dobijaniem. Dobrze. Natychmiast. Nie. Chciał wstać, ale są miał na to inne. Dobra. Natychmiast. Rzeźnicka robota. Dobrze. No i dobra. 70 punktów doświadczenia do przodu. Anti, czy tym razem z łaski swojej dołączysz do reszty drużyny? Byłoby do reszty drużyny. Byłoby bardzo miło. Tego gościa w sumie możemy wykorzystać również do ten. To strzelanie to jego kuszą jednak. Średnio mu chyba wychodzi. A, zabiera nam jeszcze złoto. Dobra, jak? Plus 23 maczugą. Premia siły za się plus 7. Wiecie co? Chyba lepiej będzie go użyć w roli... Jakby to ująć. Już. Zawiadaki. Zawadiaki. Czyli raczej frontowca. Egzotyczna konkubina. Czy ona lata w powietrzu? I oszołomiona konkubina. Oczywiście. Nie martwcie się, przybyłem, żeby wam pomóc. Oczywiście. KP-15, ona jest praktycznie naga. Lavos. Wystarczyło, żebyś nie wyrzucił kompletnego... Już. Kompletnej tragedii. Okej, nie wiem, dlaczego one mnie atakują. Natychmiast. Zdecydowanie to nie jest walka, która im się uda. Ruszam! Natychmiast! Dobra. Żeby chociaż miał jakieś czary czy coś.
ale nie. Jedyne co mają to śmieszne animacje ataku. Już. Okej. Nie wiem czyja to jest. Nie wiem czyją. Oczywiście. Sypialnię właśnie zrujnowaliśmy. Oczywiście. Na pewno była bardzo wytworna. Oczywiście. Oczywiście. Poczekaj. Natychmiast. Z postacią przeglądam wasze zwłoki. Tak, oczywiście tak nic jest. Nie macie przy sobie. Panie oczywiście. Czy coś tutaj oczywiście. Jest? Wygląda na to, że nie. Dobra. Sypialnia rozwalona, idziemy dalej. Czy wszyscy dołączyli? Wszyscy. Pysznie. Pra, więcej etinów. No okej. Okay. Użyj pełnej obrony. Ała. Dobra. Teraz przyda się korowa skóra. Natychmiast. Dla Sola. Nie zadziałało. Dobra, magiczny kieł możesz dać Antiemu. Dobra. Już. Jedziemy. No, muszę powiedzieć, że walka wręcz dużo lepiej mu wychodzi niż strzelanie tą. Pożal się kuszą. Natychmiast, jak rozkażesz. Ładnie. Dobra. Nie ma się co szczypać, jedziemy z tym, co fabryka dała. Dobra, teraz przydałoby się trochę leczenia. Natychmiast. Auć. Dobra, trzeba na to uważać. Dobra. Dobra, chyba atakował Sola, tak. To miło z jego strony. Ponieważ Sol ma teraz ile KP? Nie sprawdzę nawet. Okay, możesz go zaszarżować? Oczywiście. Czyłem na coś więcej. Jak sobie życzysz. Dobra. Już. Ognia. Oczywiście. Sol. Też coś, co zasługuje na szał. Natychmiast. Chyba były cele, które bardziej by się nadało. Na rozpłatanie. Ale okej. Dołóż coś od siebie, Lavos. Dobra. Po to dałem ci korową skórę. Super. Dobra, jedziemy. Dobra. Tak jest. Jak rozkażesz. Ładnie, ładnie. Jeżeli tamten... Jeżeli ten... Olbrzym w tym momencie postanowi nas zdradzić. No to przynajmniej... Dobrze. To przynajmniej ograbimy jego zwłoki.
Że nie ma przycisku, weź wszystko. Może właśnie ty to będzie szybciej jak to. Dobrze. Miedziany pierścień, okej. A ty co, Funrock? Nie nagrabisz się, co? Spryciaszku. Oczywiście. A ty co? A, to po prostu jego animacja taka. Ufer ze skarbami Ettina. Oczywiście. Łapka unieszkodliwiona, mam nadzieję. Oczywiście. No chyba nie było nigdzie indziej, co? Oczywiście. Dobra. Oczywiście. Podejdźcie wszyscy. Zaraz będzie jakaś dystrybucja łupów. Oczywiście. Tak jest. Ruszam. No. Jak rozkażesz. Nawet ma nazwę pusty kufer. Kolejny krok na drodze do spokojnej. Dobrze. Okej. Dużo tego. Ruszam. Rzeczywiście skarb. Ten nowy pierścień. Szafir. Ciężki złoty łańcuch. Nie. Dobra, pytanie. Dlaczego ty tutaj nie znalazłeś żadnej pułapki, co? Oczywiście. O, teraz znalazłeś. Oczywiście. Oczywiście. Dobra, został i zatruty. Ruszam. Tak jest. Dużo tych pułapek. Dobra, może wstrzymajmy dla ciebie tą truciznę. Nie chcę potem cię leczyć. Dobra. Więc dwie były pułapkowe, a w trzeciej był całkiem niezły skarb. W sumie mamy już około 100 tysięcy złota. Tak. Na co czekamy z wydawaniem tego złota? Wbijemy 9 poziom, nasza drużyna będzie miała kolejną serię nowych atutów. Damy naszemu czarodziejowi atut tworzenia magicznych przedmiotów. Znaczy teraz może robić takie magiczne przedmioty jak cudowne, znaczy, że jakieś pierścienie i tak dalej. A co mu jeszcze planujemy dać, to dobrze. Żeby mógł tworzyć na przykład bronie i zbroje magiczne. Na to będziemy mogli trochę kasy powydawać. Oczywiście. Natychmiast. Dobra, chyba i tak już niedługo zbliża się godzina odpoczynku, więc wywalmy kulę ognia jak mamy. Chociaż tak, oni mają dobre rzuty odporne na rzuty odporności na to. Tak jest. No jak szarżujesz, to chyba. Dobra. O. Soul, jak szarżował, to mógł ominąć atak okazjonalny. Nie wiem, dlaczego Elma trafiło. Jak sobie życzysz. Ty, nie wiem, podejść tutaj tak trochę jest. Bliżej. Oczywiście.
Dobra. Ciebie nic nie potrzebujemy, od ciebie też nie. Możesz dobić tego trolla. Natychmiast. Okej. O, a teraz nie było tak okazjonalnego. Czasami to dziwnie działa. Pasywne. Bicie rannego. Dobra. Pasywne. Debicie rannego. Dobra. Dobra. Co my tu mamy? Tak jest. Dobrze. Okej. Dowódca Straży Świątynnej. Wiecie co? W takim razie nie chcę tam jeszcze wchodzić. A brzmi na jakąś poważniejszą walkę. Na coś, co z pewnością będziemy chcieli mieć przygotowane czary. Dobra, czekajmy na nich. Dobra, wyciąłem całą tą walkę. Byłem już prawie pod sam koniec, ale na koniec Lavos próbował użyć przedmiotu i z jakiegoś powodu go to zablokowało kompletnie. Więc tak, tą walkę będziemy musieli powtórzyć w następnym odcinku, nagramy ją od nowa. A cóż, a póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!